skutecznie wyleczyć COVID-19. Dziś trochę o witaminie D3, wokół której narosły mity, stała się już wręcz legendarna. Do tej pory główny inspektor sanitarny stwierdził, że maksymalna dopuszczalna dawka to 2000 jednostek międzynarodowej witaminy D3 w przypadku osób do 75 roku życia, a powyżej tego wieku 4000 jednostek. Tak też tworzone są suplementy, reklamowane są te suplementy w telewizji właśnie z takimi dawkami. Natomiast w naszej ocenie, a opieramy się o najnowsze badania naukowe, a także o wieloletnią, 50-ponadletnią praktykę współtwórcy tej serii, czyli profesora Andrzeja Frydrychowskiego, możemy stwierdzić na tej podstawie, że właściwy poziom witaminy D3 jest zupełnie inny. Codziennie powinniśmy przyjmować 10 tysięcy jednostek międzynarodowych, co nie jest w żaden sposób szkodliwe, a wręcz bardzo przydatne. Co ciekawe, wychodząc na słońce, a mamy na to dowody naukowe, wychodząc na słońce przyjmujemy dziennie z promieni słonecznych około 20 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D3. Więc co stoi na przeszkodzie, żeby połowę tego suplementować? No chyba nic. A co piszemy w książce na temat D3? Już mówię. Silne przeciwzapalne działanie ma witamina D3. Musimy jednak w ciągu 2-3 dni podać duże jej dawki. Uwaga, jakie to są naszym zdaniem duże dawki? Jest to 100 tysięcy jednostek międzynarodowych. Do tego bezwzględnie K2-MK7 w ilości 400 mikrogramów i po 3 dniach wracamy do normalnych dawek. Czytam dalej. Z pełną odpowiedzialnością należy stwierdzić, że 100 tysięcy jednostek witaminy D3 podawane nawet przez parę tygodni niczego złego nie spowoduje, choć oczywiście nie jest to ilość fizjologiczna i teoretycznie jest ilością niepotrzebną. Natomiast na początku, kiedy musimy szybko wygrać z wirusem, jest niezbędna. Zatem no, mamy dwa światy i dwie rzeczywistości. Tyle tylko, że nam zależy na skutecznym leczeniu w przypadku tej książki chorób wirusowych, że ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19.